W dzisiejszym odcinku zagram czarną owcą i stworzę tego kolosa, który będzie naprawdę dobrze zarabiał, mimo iż specjalnie tego kraju pod kątem ekonomicznym nie rozwijałem, bo bardziej skupiłem się na aspekcie militarnym i zdobyciu tych dwóch osiągnięć. Witam imperialistów, tutaj Lukas. NBAN zorganizowała konkurs, w którym możecie wygrać o to, co tutaj widzicie. Zostało wam 7 dni, bo przegapiłem maila, w którym mnie o tym informowali tydzień temu. Łączna pula nagród wynosi 4000 dolców, a żeby mieć szansę na to, no to wystarczy, że wypełnicie te 7 rzeczy, które tutaj są, no i w ten sposób będziecie zwiększali swoje szanse na wygraną. Link oczywiście macie w opisie tego filmu. Kolejna sprawa to właśnie na niebie trwa Black Friday, również jeszcze przez tydzień, gdzie dostajecie 15% cashbacku na wszystkie zakupy. Warto jest to sprawdzić, linki również macie w opisie. A gier, które są w tej promocji, jest naprawdę sporo i to jeszcze takich mocno ciekawych i nowych. Kara Kwan Yanlu, czyli czarna owca, tak będę w dalszej części tego odcinka nazywał ten kraj. Jest federacją plemienną, co powoduje, że mamy dostęp do unikalnej formy rządów, która daje nam pewne bonusy, ale też do już nowoczesnych stanów społecznych, nie tylko plemienia. Jeżeli chodzi o stany społeczne, nasz stan emirów dostaje specjalny przywilej, który odzwierciedla ówczesną sytuację w rejonie Bagdadu, a w zasadzie to całej Mezopotamii. Żył w tamtych czasach bardzo potężny emir Bagdadu, przez co ten cały rejon cieszył się wysoką autonomią i nie zmniejszajmy jej na początku, za chwilę ten emir zemrze. Czarna owca dostała też gigantyczne nowe drzewko misji, znacznie ciekawsze niż to, które miała pierwotnie, ale co ciekawe, jest ono tak pomyślane, żeby od 2 do 5 lat czarna owca nie mogła za dużo podbijać w międzyczasie. Warunki spełnienia zarówno tej misji, jak i tej powodują, że na musi minąć kilka lat. Po prostu. Możecie też spróbować i mieć szczęście do wykonania misji Książę Persji, ale to wszystko zależy od tego tak naprawdę, jak długo będzie żył obecny władca Tymurlandii. Więc tak, ten kraj potrzebuje na początku trochę szczęścia lub ominięcia drzewka misji. Jak wspominałem we wstępie, możecie zrobić też to osiągnięcie. I ogólnie lepiej jest to zrobić na osobnym podejściu, bo nasi dyplomaci będą zajęci. Najpierw dajmy gwarancję niepodległości Ramazanowi, potem oczywiście poprawienie relacji, po krótkim czasie ten kraj zawrze z wami sojusz, potem bierzecie Royal Mariage i osiągnięcie wam wpada, tylko pamiętajcie, żeby potem ewentualnie chcecie kontynuować tą rozgrywkę, zerwać sojusz z tym krajem. Nie jest warto go trzymać. No, więc wpada wam bardzo łatwe osiągnięcie, tylko niestety jego zdobywanie powoduje, że zabraknie wam jednego dyplomaty, żeby wykonać jedną z kilku rzeczy, które warto zrobić, żeby jak najszybciej rozpocząć ekspansję czarną owcą. Dlatego ja tym razem tego nie zrobię, bo skupię się na tej ekspansji. Idee naszego kraju są również bardzo ciekawe, bo skupiają się na rozwoju kawalerii, ale też mają pewne bonusy zarówno do podbojów, ale co ważniejsze, do stabilności naszego kraju. To jest jedyny chyba kraj, który ma tolerancję heretyków w swoich ideach, albo przynajmniej ja nie znam innego, i to naprawdę bardzo dużą. I jest to dość unikalne, jeżeli idzie o kraje z grupy religijnej islamskiej, bo zazwyczaj wzajemne tutaj odmiany islamu za bardzo siebie nie tolerują. My natomiast jest też szyitami, czyli tą bardziej militarną stroną islamu i raczej będę chciał nawracać tak czy siak tutaj prowincje sunnickie. Mamy dostęp do następujących uczonych islamskich i szczerze mówiąc dla mnie będzie najważniejszy ten od agresywnej ekspansji, od rozwoju prowincji lub ewentualnie shock damage'u, jeżeli będziemy toczyli wczesną wojnę z Imperium Osmańskim. No ale przejdźmy do naszych stanów społecznych. Tutaj na początku za dużo przywilejów nie rozdam, bo tak jak mówię, planuję dużo wojen na starcie, a tak czy siak Dihimi ma bardzo dużo wpływów, więc muszę na to uważać. No w zasadzie rozdałem tylko te przywileje i oczywiście łącznie z pożyczkami, bo zaraz będę polował na tańszego doradcę, koniecznie administracyjnego. Jeżeli wam się nie trafi, to raczej bym restartował kampanię. Będziemy bardzo dużo tych punktów potrzebowali, a jednocześnie nie możemy ustanowić naszego skupienia na punktach administracyjnych, bo militarne też nam się bardzo przydadzą. Mamy beznadziejnego następcę i jego chcemy się pozbyć, a że właśnie nie muszę robić szybko sojuszu z Ramazanem i nie muszę obrażać jego rywali, no to nie muszę oszczędzać punktów prestiżu, gdybym chciał robić achievement na Ramazan, a następcy pozbywałbym się dopiero za jakiś czas. A, oczywiście odbieramy ziemię, a nasze stany społeczne zleciły nam... nawracanie prowincji. Więc będę miał tańszego doradcę ze siłą nawracania. Bardzo dobrze, zrobimy tę misję jak najszybciej. Tutaj już cofam to nawracanie. Odpalamy odpowiedni edykt do szybszego nawracania w regionie Mosulu i nawracamy tą prowincję w 38 miesięcy. Super. Zaczynamy też z minusowym Pajeti, co zmniejsza nam koszty idei, daje nam bonusowe morale, zwiększa siłę misjonarzy. Bardzo fajnie. Wykorzystajmy tą wymuszenia jedności religijnej, żeby jeszcze przyspieszyć nasze nawracanie. Stabilności na razie nie chcę zwiększać, bo to kieruje nas w
stronę legalizmu, a to dopiero po śmierci naszego władcy. Rywale czarnej owsy. Tutaj bez dwóch zdań Akunjulu Ayam i Mameluk, ewentualnie zamiast Mameluka na początku możemy pójść w Gruzję, co też jest opłacalne. Ayam na bank, Gruzja w takim razie i biała owca. Przy czym biała owca jest o tyle ciekawym krajem, że ona bardzo łatwo jest w stanie zawrzeć na początku sojusz z Imperium Osmańskim. I w zasadzie skoro jesteśmy przy białej owcy, to pytanie do was. Chcecie odcinek z tego kraju? Zdobyć parę achievementów przy okazji? 1500 lajków pod tym odcinkiem i go nagram. Bo kampania raczej powinna się mocno różnić od tej z czarnej owcy. I w sumie możemy spłacić wszystkie nasze pożyczki, żeby nie być na jakichś dużych minusach. Armię na razie też możemy zmniejszyć, możemy też włączyć wszystkie nasze fortece. Będziemy chyba potrzebowali roku na zrobienie kilku roszczeń terytorialnych, bo właśnie zamierzam olać moje misje. Robię roszczenie do Shirvanu, robię roszczenie do Ayamu i do białej owcy. Nie szukam sojuszników, bo nie bez powodu nazywamy się czarną owcą i praktycznie nikt za nami nie przepada. Wynika to z tego, że po prostu jesteśmy krajem szyickim otoczonym przez kraje sunnickie. I teraz wróćmy do drzewka naszych misji. Zobaczcie, one są naprawdę fajne, dają nam dużo roszczeń, Province War Score Cost zmniejszają i tak dalej. Pozwalają nam się pozbyć na przykład tego też beznadziejnego przywileju, który zwiększa nam autonomię, czy też w przypadku księcia Persji zwiększyć morale naszej armii i dostać właśnie roszczenia do całego regionu perskiego. No ale one są takie, że nie ma szans ich szybko wypełnić. Zobaczcie, 190 lojalności z naszymi wasalami, z jednym mamy 30, z drugim 10, a w zasadzie jeszcze mniej teraz. To powoduje, że naprawdę ciężko będzie nam to zrobić. Do wykonania emirów w Mezopotamii potrzebne jest pewne wydarzenie, które ma przewidywany czas zadziania się około 5 lat. Może być krócej, może być dłużej. Ewentualnie możemy wykonać drugi warunek, czyli 40% kraulaców, ale to znowu ponad 5 lat. Najszybciej możemy pójść właśnie w księcia Persji, bo szczerze mówiąc bywa i tak, że w przeciągu pierwszego miesiąca ginie właśnie sultan Tymurlandii i wtedy jest dobrze, ale może się zdarzyć, że nie zginie i on przez kolejnych 5 lat. Dlatego postanowiłem olać misję. Bonusy po prostu zdobędziemy innym razem. Dla czarnej owcy najważniejsze jest zdobycie tutaj tego skrawka regionu perskiego, bo to bardzo zwiększy nasz udział w handlu perskim. Będziemy mogli tam przenieść stolicę i rozwijać tą prowincję, bo mamy tutaj zarówno jedwab, jak i węgiel. Jak i mamy tutaj grasslandsy, czyli bardzo tanie rozwijanie naszych prowincji. Tak, zbiera się tutaj burza nad Imperium Tymura, śmierć i spęda Mirzy. Z serca Mezopotamii nadeszły ciemne wieści. I spęd Mirza, brat naszego pana Jana Szana i emir Bagdadu spotkał swój ostateczny los i odszedł z tego ziemskiego królestwa. Bogaty strategiczny region ma teraz zostać przekazany jego synowi, Faludowi Mirzie, zgodnie z lokalnym zwyczajem i tradycjami. Jednak nasz suwerenny Jan Szach ma wspaniałe wizje scentralizowanego królestwa. I teraz tak, możemy zdecydować, że cały region Bagdadu przechodzi pod nasze panowanie, co będzie skutkowało małą rebelią, malutką wojenką domową. Ewentualnie będziemy mogli po prostu zadziałać strategicznie i odebrać przywilej emirom dokładnie poprzez wykonanie tej naszej misji. W drugi sposób ziemię koroną i tak dalej w późniejszym etapie. I obecnie chcę jak najszybciej to dla siebie uzyskać, więc tak, cofajmy nasze wojska, łączmy utrzymanie armii, powołajmy generała, ten jest całkiem niezły o dziwo. No i całe szczęście przywódca buntowników nie jest lepszym władcą od naszego władcy, więc nie chcemy dać im wygrać, tak? Dlatego tutaj w południowej Mezopotamii rozbijam ich wojska, które były naprawdę świetnie dowodzone. Jakim cudem ja to wygrałem? No i niestety dla nas wiele z naszych potencjalnych celów zawarło bardzo mocne sojusze. Nieważne, czy wyznaczycie te kraje na waszych rywali, czy też nie. Nie wiem, zawsze biorą wzajemne sojusze, więc trudno. Cofamy naszych dyplomatów i wysyłamy do poprawienia relacji teraz z naszymi wasalami, a do wojny za chwilę się przyszykujemy, naszykujemy. Ewentualnie dobrym sposobem może być teraz zaatakowanie na przykład Gruzji i zdobycie jej na wasala, ale to może potem. Na razie skupmy się na zdobyciu technologicznej przewagi i wtedy zaatakujemy te kraje. I zobaczcie, co się wydarzyło po tym wydarzeniu ze śmiercią emira Bagdadu. Autonomia została wyzerowana praktycznie wszędzie. No, prawie. Mamy tańszego doradcę administracyjnego, który jest inkwizytorem dodatkowo, więc jak najbardziej go zatrudniam. No i w sumie ustanawiam automatyczne nawracanie. Niech nam leci po kolei i nawraca wszystkie nasze
prowincję. O, jak miło, darmowe pieniądze, bo teraz robimy taką rzecz, bierzemy pieniądze za korupcję i tym eventem ją zmniejszamy. Ohoho, mamy okazję, proszę państwa, i to naprawdę dobrą okazję. Zaatakujemy Ardabil i wezwiemy jego sojusznika do wojny i tak samo Mushashę, gdzie pamiętamy, jak na tych fortach się walczyło poprzednio, i zostawiamy tutaj na razie po 1000 wojska, żeby nasz przeciwnik nie mógł rekrutować większych armii. I dodatkowo mamy dodatkowy bonus, o ile można tak powiedzieć. Ajam zaatakował Ardabil i ginie władca Tymurlandii. A ja zapomniałem robić roszczenia do Ajamu, o nie. Przed zakończeniem naszych wojen trzeba załatwić sobie proroka zmniejszającego agresywną ekspansję, albo uczonego w zasadzie. Tak, to należy tłumaczyć jako uczony, nie prorok, nieważne. I ja pójdę w zmniejszoną agresywną ekspansję. Nie zapomnijcie, że musicie go jeszcze zaprosić na wasz dwór. Ja bardzo często o tym zapominam. Świetny rok, tak, bardzo. Niech was nie kusi branie technologii do przodu, jeżeli chodzi o administracyjną. Bierzemy militarną, wypełniamy misję na zostanie księciem perskim. Pamiętajcie, że zawsze roszczenia terytorialne, te są permanentne, więc są jeszcze lepsze. Zmniejszają nam koszty przyłączania prowincji po podboju do naszego imperium, ale to muralki też bardzo fajnie. I teraz warto zająć strategiczne miejsce w tej prowincji? Nie, nie warto, bo tu zrobimy sobie wasala, ale warto sobie sprawdzić, kogo tak naprawdę zaatakował Ajam, a zaatakował Ardabil, bo zawsze to oznacza pierwsza tarcza, zarówno jako attacker, jako defender, to oznacza pierwszy kraj, który jest zaangażowany w tym i przewodzi w danej wojnie, czyli Ardabil musi być naszym wasalem. Mushashę podbijamy dla siebie, a Ardabil będzie naszym wasalem, co uwaga, wprowadza nas w stan wojny z Ajamem i tylko Ajamem, bez wzywania jego sojuszników, co jest nam bardzo na rękę. A te podboje dały nam trochę ponad 4% ziemi koronnej. Czy ja przez przypadek skonsolidowałem moją armię? Ups. To będzie cięższa wojna, dlatego zrekrutuję teraz wielką kompanię najemników. No i dzięki temu wykonaliśmy agendlę dla emirów, co nam da naprawdę niezłego dowódcę, jeżeli idzie o obleganie prowincji. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo Ajam ma dwie fortece, w zasadzie to jedną fortecę, którą musimy zdobyć, i jedną stolicę. Wykorzystajmy to, że wojska Ajamu ruszyły na naszą stolicę i w tym momencie, jak widzicie, ja uderzam też na nią. Pamiętajcie, że nasza stolica to jest górska forteca, co daje nam gigantyczną przewagę nad przeciwnikiem. No po prostu miażdżymy ich, miażdżymy bez większego problemu, chociaż nie zadałem im aż takich strat, jak myślałem, miałem nadzieję, ale dzięki temu możemy kontynuować nasze podboje i w sumie od razu róbmy roszczenia, no na pewno nie do Biapasu, do Mazandaranu. No na razie wojska Ajamu są jeszcze bez szans, chociaż bardzo szybko mi zdobywa moje fortece. Nic w tym dziwnego, bo mają dowódcę, który ma aż 3 punkty do oblegania. A i pamiętajcie o mechanice właśnie lojalności plemion, bo ja o niej totalnie zapomniałem. Po każdej wygranej bitwie będziecie zdobywali lojalność plemion, a za tą lojalność warto jest nabywać bonusy, które tutaj macie. O, widzicie, tu jest konik. On informuje was, że możecie wydać 30 punktów na jakieś bonusy. Mamy możliwość zbudowania pewnego mauzoleum i, szczerze mówiąc, ja chcę te bonusy, bo one są do końca gry. Wojnę z Ajamem kończy następująco. Nie zrywam żadnych ich sojuszy, bo w sumie nie warto. Noga jest bardzo łatwym krajem do pokonania, ale zdobywam następujące prowincje, zwłaszcza tą fortecę. Jest ona bardzo, bardzo męcząca przy zdobywaniu. Koalicja, żaden ważny kraj w niej jeszcze nie będzie, więc zajmujemy ile się da. Zbliżamy wyczerpanie wojenne i dopiero potem korujemy. Stabilności, szczerze mówiąc, jeszcze nie zwiększam, bo bardzo często nasz kraj jeszcze będzie pod okupacją, więc nie ma sensu zwiększać prosperity. O, i mam okazję, możliwe, że uda mi się wesprzeć niepodległość Transoksjany, więc musimy teraz z nią polepszać relacje, żeby nas lubiła. Jest to dla nas bardzo ważne, bo pozwoli nam wypełnić tą misję z dodatkowym bonusem. Jak widzicie, zmniejszona agresywna ekspansja. O, na Mazaradan też dostałem permanentne roszczenia terytorialne, jak miło, dobra, atakujemy od razu? Nie, bo najpierw trzeba się zająć naszymi stanami wreszcie. A w zasadzie to odebrać ziemię, stłumić bunty, które się pojawią, ale tak naprawdę w tym momencie możemy rozdać już przywileje. A które obecnie są mniej więcej następujące? Bardzo ważne, po tej wojnie musimy spłacić wszystkie nasze 4% pożyczki i w sumie ile się da tych 1%. Super, jedna mi została. No będą dwie. Debil. No ale okej. Kasujmy tą fortecę, bo nam się nie przyda. Tą też również możemy się pozbyć, bo mamy tutaj górską w międzyczasie i tutaj zdobytą. W sumie to warto zostawić tylko jedną z nich, więc w sumie skasujemy tą. Bo na tej górze, która jest mniejsza, dostajemy minus 1 do rola, a na tej dostajemy minus 2. W sumie kulturę Maszlik dodam do akceptowalnych, będzie
będzie stabilniej, będzie bogaciej. I w sumie dopiero teraz wszędzie zmniejszam również autonomię. Wiem, że jest trochę za duża po tych podbojach, ale poszły troszeczkę w inaczej niż planowałem nasze podboje, więc teraz będę musiał mieć wszędzie autonomię i tłumienie buntów. I w sumie tutaj możemy teraz skorzystać z naszej specjalnej formy rządów i na przykład dodać sobie bonus do walki dla naszej kawalerii, ewentualnie poprosić o 6 jednostek kawalerii. Przy czym, zobaczcie, tutaj możecie zrobić taką sztuczkę. Bierzemy ten bonus, dostajemy 6 jednostek kawalerii, ale kasujemy ich rekrutację, co daje nam zasoby ludzkie. Nasz kraj jest już też całkiem duży, dlatego poparcie plemienne dość szybko mu spada, warto jest je wydawać w sumie na bieżąco. Ej, i widzę, że mogę mieć szansę na sojusz z Imperium Osmańskim, więc za chwilę wyślemy do nich dyplomatę. Atakujemy Mazandaran. Z przywilejów zapomniałem wziąć jeszcze ten oczywiście dla mnie najważniejszy, czyli Strong Duchess, bo mam bardzo dużo wasali. A Mazandaran zdobywam, jak widzicie, armią najemną, jak i armiami moich wasali. Tylko przed zakończeniem wojny z Mazandaranem zaczynamy wspierać wolność Transoksjany. O, jak miło. I tutaj musicie uważać na to. To już testowałem. Jeżeli chcecie wykonać tą misję uderzenia we serce Iranu, to w momencie, jeżeli Transoksjana wypowie wojnę Tymurowi, stanie się waszym sojusznikiem, nie będziecie spełniali już tego warunku. No chyba, że to poprawili w najnowszym patchu, ale nie wydaje mi się. Więc lepiej jest tą misję kliknąć od razu. I teraz nie ukrywam, będę raczej czekał i zbierał punkty administracyjne. Musimy dążyć do wprowadzenia technologii piątej administracyjnej, żeby wziąć nasze pierwsze idee. I wiecie co? Ja nawet ustanowię już skupienie teraz naszego dworu na działaniach administracyjnych. Bardzo dużo tych punktów potrzebuję. Może rzeczywiście 10 lat temu trzeba było ustanowić to skupienie. No ale zrobiłem to dopiero w tym momencie, kiedy mam już tańszego doradcę militarnego. I trzeba byłoby jeszcze się pokusić o tańszego doradcę dyplomatycznego. Ale tutaj weźmiemy po prostu pierwszego poziomu doradcę. I to takiego, który będzie, wiecie, poprawiał nam relacje, żeby obniżyć agresywną ekspansję. Bo to mamy już dość sporo. Pierwsza reforma rządowa. I tutaj nie ma chyba lepszej niż ta, która zwiększa nasze zasoby ludzkie. Jako plemię i tak będziemy mieli bardzo duże do nich bonusy. Ej, całkiem fajni pretendenci mi tutaj chcą wejść na tron. I zobaczymy, jak pójdą na stolicę, to dam im wygrać, ale jeżeli nie pójdą na stolicę, to ich zniszczę. Ja to mam pecha, dopiero podniosłem pierwszy raz stabilność na plus 1. No i gra dostarczyła mi pewnej zagwozdki. Bardzo dobry następca tronu, a wiemy, że kiedy wygra rebelia, ten następca tronu umrze. Trudny wybór. O nie, rebelianci są coraz bliżej zwycięstwa i przejęcia władzy w naszym kraju. O nie, smutne wieści, naprawdę smutne wieści. Dostaliśmy 19-letniego młodego następcę. I co najlepsze, za darmo, ponieważ buntownicy wygrali, dostaliśmy 8 tysięcy wojska. Dobra, przenoszę moją stolicę do drugiej najlepszej prowincji, w której możemy wprowadzać renesans, czyli do Sari. Pamiętajcie, że jak przeniesiecie stolicę, to dostajecie naprawdę duże bonusy do zmniejszenia kosztów rozwoju prowincji. O, a w Afganistan chce, żebyśmy wsparli ich wolność. Super, ale ten następca nie jest super. Pamiętajcie, że w przypadku plemion nie musimy się spieszyć z zabiciem tego następcy, bo póki on nie jest pełnoletni, to i tak zginie, jeżeli nasz władca zginie. Bo plemiona nie mogą mieć niepełnoletnich następców. Teraz wyślimy nieduże podarki naszym wasalom. Naprawdę? Amirzy chcą, żeby miał dobre relacje z Węgrami? Ja to robię. Następnie sprzedajmy ziemię, odbierzmy ziemię i za chwilę dopełnimy 3%, rozwijając oczywiście naszą stolicę. No i w sumie nasze armie są już gotowe, moglibyśmy toczyć wojnę z Tymurem, jednak muszę czekać, aż wezwie mnie Transoksjana lub Afganistan do wojny przeciwko niemu. No na razie się na to nie zapowiada. Wezmę trochę tanich pożyczek, za to wprowadzę instytucję, co mi pozwoli już wprowadzić znowu po taniości naszą technologię militarną. Jeżeli teraz mi po prostu nie wypowiedzą wojny o wolność zarówno Transoksjana, jak i Afganistan, to ja już dłużej czekać nie będę, tym bardziej, że zaraz będę mógł wybrać pierwszą ideę. No to trudno, przestanę wspierać niepodległość Transoksjany, Afganistanu i Sistanu. Nie opłaca nam się czekać. Mamy dwie technologie przewagi, ale za chwilę skończy nam się rozejm z Ayamem. Dobra, z Tymurem poczekamy do końca wojny z Ayamem. Tylko to powiedziałem i zobaczcie, wojna o niepodległość. Oj, oby mi dali te prowincje. Dobra, w pierwszej kolejności uderzam na te mniejsze kraje, żeby wyjąć je z tej wojny jak najszybciej. Co prawda ja w tej wojnie nie dowodzę, dowodzi Transoksjana, więc czy przeciwnik mój to zrobi? Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że tak. Wojna sama w sobie nie będzie w ogóle ciężka. W międzyczasie nadszedł moment wyboru naszej idei, na które proponuję któreś z tych par, które w tym momencie widzicie. Przy czym ta jest tylko dla mistrzów tej gry.
gry. No i sama wojna przebiega z Tymurem bardzo korzystnie dla nas, bez większego problemu. Już w zasadzie jest on okupowany przez nas, naszych sojuszników. Większość sojuszników Tymura z tej wojny już wyszło i moglibyśmy tak naprawdę już skończyć tą wojnę za pieniądze. Upokorzenie? Nie no, upokorzyć nie muszę. I wojenne reparacje. Wiecie co, ja to chyba zrobię. Bo lepiej, żebyśmy nic nie dostali w tej wojnie i mieli jak najkrótszy teraz okres pokoju z Tymurem, czyli obecnie 8 lat. A sojusz z Transoksjaną uważam za niebyły. Uważam tak samo mój sojusz za niebyły z resztą krajów, z którymi nie mam sojuszu. Bo to, co mieliśmy zrobić w tej wojnie, to zrobiliśmy. Osłabiliśmy armię Tymura, teraz jego pomniejsi wasalowie wyzwolą się, podbiją od niego jakieś tam terytorium, a my za 8 lat zaatakujemy go ponownie i podbijemy więcej dla siebie. Tym bardziej, jeżeli na przykład tutaj zostałby Fars już wypuszczony na początku, od razu go atakujemy i zdobywamy. No chyba, że przystąpię do wojny z Ajamem, co niekoniecznie jest mi teraz na rękę. Chociaż nie, cofam to, atakujemy Ajam bez dwóch zdań. Co prawda on ma technologię nadrobioną do 6 poziomu, a cała reszta jego sojuszników ma 4 poziom najwyższy. Więc atakujemy Shivran, podbijemy go od razu. No gaj, nie musimy od razu wzywać, ale od nich weźmiemy pieniądze. A Kunjulu to odpada, bo to niestety wzywamy wtedy Osmana do wojny. I Hormuz? Wygląda co najmniej ciekawie. To może nie Hormuz skończy swoją wojnę? Dobra, białą owcę troszeczkę podjadłem, ale nie zjadłem całej i nie zerwały jej relacji z Imperium Osmańskim. Dlatego, że gdybym to zrobił, po 5 latach ten kraj przestałby istnieć. A ja wolę go tak pomalutku podjadać. Straciłem też stolicę. Naprawdę. W międzyczasie wysłałem moich dyplomatów na poprawianie relacji ze wszystkimi tymi islamskimi krajami na północy Indii, bo one mogą nam wejść w potencjalne koalicje, które powstaną po podbojach naszych najbliższych. Ładnie, moi wasale radzą sobie, podbijają teraz Ajam. Tak dobrze, że aż mi mój doradca wojskowy umarł. No nie. Znowu jakieś bunty. Bardzo często mam bunty pretendentów, nie wiem od czego to zależy, ale ten nie jest tak dobry jak nasz obecny władca, więc chyba się go pozbędę. Na pewno pozbywam się pretendentów w Shivranie. Od Hormuzu biorę następujące prowincje, żeby oddzielić go od sultanatu mameluckiego. No i szczerze mówiąc, Basra jest dla nas bardzo ważna, Hormuz jest dla nas bardzo ważny, żeby tutaj zdobyć to jak najszybciej, bo to będzie tak czy siak w międzyczasie nam zdobywało bardzo dużą część handlu, który będzie płynął do nas z Indii. I chyba spóźniłem się, jeżeli idzie o podbijanie Gruzji, bo robi to Osman. Znaczy, on zaatakował Genuę, ale pewnie Gruzję przy okazji też podbije. No i tak, Ajam upada, Shivran już upadł, podbijamy za darmo, dostaniemy kolejnego wasala. Tak, to wam dużo agresywnej ekspansji oszczędzi. No i w koalicji możemy mieć już Mameluka, co jest trochę złe, ale raczej nie powinniśmy się tym przejmować, bo z każdym innym krajem mam już okres pokoju. I super, prowadzi nas to w podbojach dalej w kierunku już zajęcia Basry, co w zasadzie już zrobiłem. Pierwsze rozwinięcie z ery, zdecydowanie agresywna ekspansja. Teraz tak, dla nas najważniejszy jest subkontynent perski. Tak, to jest subkontynent, tutaj w grze. Całą resztę możliwe, że będę przerabiał za chwilę na kompanie handlowe. Przy kompanią handlową na początek opłaca się robić tylko i wyłącznie prowincje, które zawierają właśnie jakieś centra handlu, bonusy do centr handlu i tak dalej, żeby zwiększyć waszą liczbę kupców. Ja skupię się teraz na zwiększeniu naszych udziałów w handlu perskim. No, rozpocznę też już proces integrowania naszych wasali. Trzeba zwolnić miejsce na kolejnych. I wiecie co, zauważyłem właśnie, że sultan mameluski zanektował Syrię, dlatego ja ją wypuszczam jako mojego wasala i będziemy mieli teraz roszczenia do odbicia bardzo dużego i bogatego terytorium. Chociaż mogłem z tym poczekać, kiedy anektuję dwóch moich wasali. Och, jednocześnie nasz kraj jest już bardzo potężny. Trzecie miejsce na świecie, a za rywali na arenie międzynarodowej to naprawdę mogę mieć same perełki. Imperium Osmańskie, Moskwę, Francję. W sumie będę musiał to zrobić. I doszło do wielkiego starcia sultanatu z Imperium Osmańskim. A sultana tak jakby w lepszej sytuacji jest. Rozpoczęła się też złota era czarnej owcy, a dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej podbić dawne Imperium Tymura. Samo Imperium jest w takim upadku, że gdyby nie Mahra, to by nie miało praktycznie żadnej armii, albo przynajmniej nie wiem, gdzie ma tą armię. Wojsk tymuryckich w ogóle nie napotkałem, więc wojna raczej należy do gatunku z tych łatwych. No niestety jeszcze nie udało mi się podbić całego Tymura. Jeszcze nie teraz. To, co mnie bardzo intryguje, to to, że na razie sultanat przegrywa wojnę z Imperium. Nie wiem, dlaczego tak jest. Widziałem już kilka bitew, w których po prostu wojska osmańskie dostawały bęcki, ale mimo to wygrywają.
ale może wykorzystajmy właśnie osłabienie Mameluka i to, że mają sojusz Akunjulu, którego nie zaatakuje osobno w takim razie i odzyskajmy trochę prowincji dla Syrii i mam nadzieję, że się wzbogacimy również. No, sultanat nie ma za najmniejszych szans, rozbijamy jego armię bez większego problemu, dosłownie rozbijamy. I to dzięki temu, że zabraliśmy kilka prowincji białej owcy, teraz dostajemy casus belli, którego totalnie nie wykorzystam, do podbijania prowincji w Anatolii, ale dostaniemy permanentne roszczenia terytorialne do właśnie całej Anatolii. Czekaj, to tu nie ma Anatolii? Nie, no jest. Jeżeli was interesuje, dlaczego robię cały czas siatkę szpiegowską na Imperium Osmańskim, to pamiętajcie, że im mniej więcej macie na danym kraju, tym mniej agresywnej ekspansji ten kraj dostaje z waszych podbojów. A ja chcę, żeby Imperium Osmańskie, żeby dostawało jak najmniej mojej agresywnej... Dobra, taki pokój na razie mnie zadowala. Biorę bardzo dużo pieniędzy od Mameluka i podbijam bardzo dużo prowincji dla Syrii. Drugie rozwinięcie z ery to oczywiście chcemy mieć większe Cavalry to Infantry Ratio. What the fuck? Osman wypowiedział wojnę Syrii, nie mi. Zostałem wplątany do jakiejś wojny, wow. No to jestem zmuszony powołać większe wojsko w takim razie i idziemy na, no w sumie dość ciężką wojnę. Imperium Osmańskie chyba nie będzie aż takie straszne. Wygrywamy w bitwie pod trudną do wymówienia nazwą. No na ten moment wojska osmańskie są liczniejsze od moich, no ale mamy przewagę w technologii i mają kiepskiego sultana. Dobra, popalmy te górskie fortece, które tutaj mamy, w razie czego jeżeli Imperium Osmańskie by nas tutaj atakowało. Dobra, spróbujemy zdobyć resztę prowincji dla Syrii, zobaczymy jak nam się uda. Dobra, na razie wygrywamy kolejną bitwę. Fajny dowódca. Czwarty poziom rozwoju naszego kraju i powiem wam szczerze, że mam dylemat, bo możemy mieć tańszą kawalerię, ale też możemy mieć większą szansę na naszych generałów, którzy będą mieli zdolności szturmowe. No dobra, ale my idziemy pod kawalerię, więc weźmy może generałów. Tym bardziej, że przed nami kolejna bitwa i zobaczcie, jak my niszczymy Osmana w fazie szoku. Jak szybko spada, jakie liczby mu robimy. Pięknie! Wybranie idei arystokratycznych to była naprawdę dobra decyzja na początek. O, i przy okazji tworzyliśmy patronat sztuki z bardzo tanim doradcą i tańszą technologią. Naprawdę mi brakuje 5 punktów kawalery combat ability, by wykonać tą misję? Nie! Czas na ostatnią bitwę i wydawanie punktów na marne. Ups. No to pozyskajmy wsparcie naszych współplemieńców. Będziemy mieli lepsze kunie. Ale dzięki temu wykonuje tą misję, co zmniejsza nam koszty kawalerii i powoduje, że w zasadzie możemy mieć już samą kawalerię w naszej armii. I zobaczcie, przez to, że mamy duże tradycje wojskowe, to nasza kawaleria będzie biła jeszcze mocniej. Czas na śmierć Osmana. Ale mu straty zadajemy. Ja muszę wywalić totalnie piechotę z moich armii już. I jakby co, to właśnie zdobyłem dla was achievement Baba Black Sheep. Jak i For the Glory. Po raz 10. I szczerze mówiąc, bardzo jest łatwo zrobić to osiągnięcie na bycie wiodącym producentem wełny. Wystarczy tylko podbić wszystkie prowincje z wełną w okolicy i mieć dużo procent udziału w swoim głównym ośrodku handlowym. I kończymy następującą wojnę z Imperium Osmańskim. Oddzielam go od sultanatu Mameluka. Biorę od niego mnóstwo pieniędzy, wojenne reparacje. Nawet duże straty mam. Bardzo duże. No, to teraz będziemy już mieli naprawdę niezłych generałów. Z tym można iść podbijać. I w sumie wreszcie mam też fundusze, żeby porozwijać naszą produkcję w moim kraju. Tym bardziej mamy tutaj bardzo dużo dobrych trade goodsów. Kolejna wojna już powinna z Imperium Osmańskim pójść nam o wiele łatwiej, bo właśnie zawieram sojusz z Polską, jak i z Austrią. Czas wyruszyć na podbój ostateczny Temura, bo w zasadzie on już nie jest dla nas żadnym przeciwnikiem. Kolonializm! Wreszcie! Z tej okazji dokończmy gruzińską sprawę i zobaczcie, jak teraz tanio przyłączamy nowo podbite prowincje do naszego imperium. Znaczy królestwa jeszcze. No i czarna owca musi zacząć budować swoją flotę. Myślę, że na początek przyda nam się 5 ciężkich okrętów na te morza. Jest czas na podniesienie stabilności naszego kraju. Okej, muszę się skupić na rozwoju Bagdadu, żeby pójść dalej z naszymi misjami w dalszym kierunku podboju Mameluka i nie uwierzycie, muszę rozwijać tą prowincję do 10 poziomu podatkowego. Dobra, na koniec tej wojny z Gruzją trochę sobie poczekam. No dobra, skoro i tak się dudzę, no to czas zaatakować Transoksjanę. Tutaj będziemy troszeczkę atakowali dalej, dlatego też zaatakujmy Hormuz w międzyczasie, bo nasza flota jest już gotowa i zdobądźmy Tabas. Dopadliby armię Transoksjany. Ciekaw jestem, jak nam bitwa tutaj pójdzie, a chyba idzie znakomicie. Boże, jaka ta kawaleria jest przepotężna.
potężna, prawie jakbym grał polską husarię. A tutaj to już tylko moja kawaleria się wbija w armię genuańską, aby to zakończyło naszą wojnę, naprawdę. Zgadnijcie, kto znowu stracił stolicę i nie jest to nasz, haha, przeciwnik. Do tego wolę mieć stolicę w tej prowincji. Ale jak to? Co oni chcą podbić? Co chce podbić Osman? Czy mogę ostrzec Imperium Osmańskie? No niestety nie. A mogę gwarantować Imperium Mameluka? Też nie. No to będzie wojna. Podbijemy znaczną część Hormuzu, co prowadzi nas do dominacji w regionie Hormuzu, dzięki czemu będziemy mieli szybsze budowanie okrętów i dostaniemy roszczenia do pirackiego wybrzeża. Czymkolwiek to jest. Ej, i patrzcie, buduję w Bastrze 5 ciężkich okrętów. Oh my god. Niszczymy dziedzictwo Tymura, tylko bez tak niszczenia dziedzictwa Tymura, bo okazało się, że ta dynastia wciąż jest w Afganistanie. No ale dzięki wykonaniu tej misji dostajemy dużo więcej roszczeń terytorialnych. To będzie co najmniej ciekawa wojna. Po naszej stronie, stronie Polska i Austria, po przeciwnej stronie będzie walczyła Francja, a my atakujemy Imperium Osmańskie. Naszym celem będzie zdobycie, no nie Halebu, Szamy, bo kojarzy mi się z jedzeniem. Na razie ze strony Bałkan inwazja przebiega znakomicie. Wow, husaria pod Konstantynopolem. Normalnie jak ja bym grał. Dużo prowincji zdobyliśmy dla Syrii, więc możemy atakować dalej w kierunku Konstantynopola, żeby połączyć się z naszymi sojusznikami, którzy chyba dostali Bęcki pod Konstantynopolem, bo na pewno też dostają tutaj, pod Kosowem. Wiecie co? Ja Polsce każę zaatakować Paryż. Pięknie, Mameluk na razie się wybrania, bardzo mi się to podoba. Tymczasem moje wojska czarnej owcy zbliżają się pod Konstantynopola, no wiem. Nie przekroczymy tej cieśniny, nie ma na to szans, bo nie mamy floty. Chyba, że Mameluk wypędzi flotę osmańską, ale raczej wątpię. Wojsko osmańskie są gdzieś daleko, więc dzielę moje siły, żeby szybko zająć resztę fortec w okolicy. Austria, wasze poświęcenie zostanie zapamiętane. Może to śmieszne, ale mam totalny zanik. Jak się robiło Carpet Siege'a? Jakich skrótów klawiszowych się używał? Bo totalnie zapomniałem, jak się to robi. D i V, nie? A teraz V to mi wyszukuje. To V? Dobra, przypomniałem sobie. Dziękuję za pomoc, moi kochani widzowie. Byliście przydatni nawet. Uciekamy! Uciekamy! Zbliżają się wojska osmańskie i to naprawdę dużo tych wojsk, więc musimy uciec tutaj pod naszą fortecę i będziemy się zaraz z nimi... Ja nie wierzę, oni przegrywają. Oni naprawdę przegrywają. Nie! Dobra, moje wojska przybyły. Przybyły na drugą stronę cieśniny i niszczymy Osmana, dosłownie go anihilujemy. Jak widzicie, mam samą kawalerię w armii. Nawet troszeczkę armat mam za mało. Dobra, i lecimy. Musimy zdobyć przejście. Konstantynopol musi paść. Chyba, że podzielą siły. Tak, podzielili siły. To jest po prostu piękna rzecz, nie winiątek. No po prostu mamy tak silną kawalerię, że szkoda tego nie korzystać. Pięknie. Ten moment, kiedy chciałbyś zdobyć Konstantynopol, ale nie masz piechoty w armii. Bez jaj. Ale zdobyliśmy szybko Konstantynopol. Lecimy! Bitwa po drugiej stronie. Pięknie. I to Osman ma minusy podczas tej bitwy. Zobaczymy, czy moja armia zawędruje aż pod Paryż. Bo niestety Austriacy wyszli już z tej wojny. Trzecie ideę biorę dyplomatyczne. Bo zamierzam bardzo dużo podbijać. Bardzo dużo. Zajazd czarnej owcy pod Paryżem. Francja płonie. Tutaj się akurat nic nie zmieniło. A, dobra. Francja płaci nam trybut. No i okej. Odbijamy resztę prowincji. Bierzemy bardzo dużo pieniędzy od Imperium Osmańskiego. Bo to się po prostu opłaca. Patrzcie, jakie mam małe straty w stosunku do mojego przeciwnika. Teraz go tak zadłużymy, że pokasuje wszystkie forty. Ej, co tutaj robi sultanat Mameluka? Więc tak, zniszczyliśmy Mameluka. I pokonaliśmy co prawda Imperium Osmańskie. Ale jeszcze nam brakuje 14 prowincji. To w następnej wojnie na pewno mu to zabiorę. Przenoszę wreszcie moją stolicę do tej prowincji. Mam dość tego, że cały czas ta jest zdobywana. No i teraz może czas nadszedł, żeby porozwijać kilka naprawdę przepotężnych monumentów, które mamy tutaj do nawracania. Zobaczcie, versus heretycy, versus wszyscy inni, są bardzo mocne monumenty. No, niektóre są dla koptów. Dobra, to wiemy, że jest dla Zorro, religii. Tutaj musimy akceptować kulturę perską i raczej będę to robił. O, ten monument dla nas będzie super ważny, pod handel. Normalnie bym takiego następcę trzymał, ale my potrzebujemy następcy, który będzie miał 5 administracyjnych punktów. Anektujmy kilku moich pomniejszych wasali, żeby miniatura była ładniejsza. No niech będzie. Dobra, powód, dlaczego nie toczyłem wojen, właśnie został wykonany. Dostaliśmy kolejnego tańszego doradcę, bardzo fajnie. No to czas ruszać z podbojami. To jest machra. Yeah. Dobra. Ale jakim cudem Egipt? Jakim cudem przegrał tą wojnę? No nie. O, będziemy mieli teraz zwiększoną szansę. To jest bardzo mocna misja, żeby dostać Well Connected, czyli tańszych advisorów o 20%. To jest bardzo mocny modyfikator. Jeden z najmocniejszych dla władców. I zobaczmy, co to za wydarzenie. Abu Bakr Tihrani odegrał kluczową rolę w sferze intelektualnej i kulturalnej królestw Akunjulu i Kwara Kunjulu, czyli białej czarnej owcy, którą zapomniałem, że miałem tak czytać, zanurzając się w bibliotekach i akademikach. Abu Bakr
Tihrani zdobył głębokie zrozumienie różnych dyscyplin, czyli teraz dostajemy możliwość zatrudnienia po prostu bardzo taniego, świetnego doradcy, najlepiej do poprawiania relacji z innymi krajami. I w sumie rozbudowaliśmy Tabriz, czyli naszą dawną stolicę i w sumie byłaby nawet teraz dobrym miejscem do dewowania prowincji. I tymczasem staliśmy się Imperium. Jeszcze sprawdzę, że nam nie blokuje to żadnej misji. I w sumie może nam to zablokować pewną misję, bo będziemy musieli zmienić naszą kulturę główną, turecko-irańską. Wiecie co? Nie stworzę Imperium. Chociaż nie, przepraszam. Tutaj dostaniemy po prostu akceptowalną turecką kulturę. Nic złego się nie stanie. Chyba. A jednak się zmieniło. W międzyczasie, jak oczekuję sobie na zrobienie kilku jeszcze misji, minięcie mojego okresu pokoju z Imperium Osmańskim, atakuje Afganistan. I wreszcie nadszedł ten dzień, żeby czarna owca najechała Imperium Osmańskie wraz ze swoimi, oczywiście, z sojusznikami. I naszym celem będzie zdobycie Adany, bo jest gdzieś tutaj blisko na liście. O. A tym razem powinno być znacznie łatwiej. Uderzamy od razu na fortecę. Jak widzicie, nawet się za bardzo nie przejmuję tym, że mam teraz trochę za dużo kawalerii w armiach, bo zdradzę wam tajemnicę. My i tak będziemy mieli 100% za jakiś czas. Nie mogę. Wojsko osmańskie na litewskich stepach. Co nie? Jakby co, to teraz zbieram pieniądze, głównie po to, żeby w momencie, kiedy będę miał 11 technologię dyplomatyczną, zbudować nasze manufaktury. One są zbyt ważne, żeby ich nie budować. A nie! Ja już mogę je budować! Ale jestem głupi. No to lecimy z manufakturkami. Zobaczcie, jak ich dużo mogę zbudować. Całe 6. Ale biorę jeszcze w tym celu pożyczki od mieszczan. Opłaca się to robić w przypadku manufaktur, żeby jak najszybciej je rozpocząć budować, a potem się spłacimy. Wow, patrzcie, wojska austriackie pokonały wojsko osmańskie. Niebywałe. Poluję na tą armię osmańską. Tak, tutaj będą. O, wielka bitwa. Ja już nie biję tak mocno, bo minęły mi wszystkie modyfikatory do bitew. A teraz czas na husarię. Hurdur pod Konstantynopolem. Dopadła uciekającą armię osmańską i piękny stack wipe. Praktycznie cała Anatolia pod naszą okupacją, a Bałkany to już kwestia Austrii oraz Polski. No i teraz bierzemy naprawdę dużą porcję ziemi od Imperium Osmańskiego. Wow, nawet przegiąłem. Zabierzmy trochę tutaj developmentu, jeżeli się da, do naszej nowej stolicy. No tak. Może obejdzie się bez buntów. Obserwatorium jakieś budujemy. Co nam to daje? Wow! Dostaniemy uniwersytet. I teraz kometa nie daje nam minusów? Nawet nie wiecie, jakby mi się to przydało znacznie wcześniej. Losy Trebizontu. Po długim oblężeniu i zaciekłym oporze mieszkańców Trebir, ostatnia twierdza greckiego Imperium Trebizontu w końcu znalazła się pod naszą kontrolą. Tak, odbiłem ją z Imperium Tureckiego i powiem wam szczerze, weźmy akceptowalną kulturę pontyjską. Czemużby nie? Alternatywa jest mało przyjemna. Dajcie nam następujące mega bonusy i zobaczcie, skoro spełniamy dodatkowy warunek, mamy szansę na to, że część naszych prowincji z wełną zmieni się w prowincję z suknem. A skoro już osiągnięcie zrobiliśmy, to tak zobaczmy, ile z tych prowincji zmieni nam się w prowincję z suknem. Halo, ale ja chcę to zaznaczone mieć. Nic? O, nie, tu się kilka pozmieniało. I jednocześnie wykonaliśmy misję na perłę Imperium, bo w międzyczasie Tabriz rozwinąłem do 43 poziomu developmentu. I teraz naprawdę jest perłą w naszej koronie. A skoro mówimy dalej o naszej koronie, to czas podbić kilka ostatnich prowincji od Transoksjany, których potrzebujemy. Pierwsze rozwinięcie z ery i tutaj koniecznie wojny religijne. Będę teraz podbijał i jeszcze raz podbijał. No chyba, że w Persję byśmy się zmienili, ale naprawili to! Po tym, jak nagrałem odcinek! I teraz mamy wielkie wydarzenie. Dodatkowo nie przegraliśmy żadnej bitwy z Osmanem do tego momentu. O, aż tyle potrzebuję? Nastała era czarnej owcy, co nam daje w zasadzie drugą złotą erę możliwą do użycia. Tylko musimy spełnić 3 wymagania. Tym bardziej, że właśnie doczekaliśmy się spuścizny Seldżuków. Anała historii ziemi Iranu były świadkiem powstania i upadku wielu potężnych imperiów. Pośród nich dynastia Seldżuków świeciła jako latarnia wielkości, rządząc mądrze i odważnie. Wieki później los dał nam możliwość odzyskania dziedzictwa naszych cenionych poprzedników i zjednoczenia podzielonych ziem Iranu pod naszymi rządami. I teraz mamy możliwość albo rozwinąć nasze prowincje i przyspieszyć tutaj budowę na bardzo długi czas, 20 lat, albo szybciej nawrócić i mieć stabilniejszy ten region. No powiem szczerze, ja pójdę w rozwijanie naszych prowincji, bo jednocześnie wykonujemy misję turecko-perska architektura, co daje nam przywilej wielkiej rozbudowy Iraku, Iranu w zasadzie, co już widzieliście oczywiście na poprzedniej kampanii, gdzie grałem Persją. W zasadzie każda prowincja ma zmniejszone koszty developmentu o 50%, no albo tam o jakąś inną liczbę. O, tutaj to macie Great Works of Iran. I po niewielkim rozwoju możemy przejść dalej do zbierania znowu kosztów rozwoju w mojej grupie kulturowej, minus 5%. I kiedy będę miał stabilność na plus 3, co też mam, dokonujemy personalizacji Turkmenów.
I w sumie zostały nam na koniec do wykonania 3 misje: na zwiększenie kontroli w regionie Hormuzu, na import lepszych dział od krajów zachodnich i co na najważniejsze, w sumie co powinien zrobić już dawno, dawno temu, zdobyć te modyfikatory dla naszej kawalerii, żeby nasza armia była niepowstrzymana. I za jakiś czas będziemy mogli się już reformować, na przykład w monarchię, co pozwoli nam utworzyć perską nację. A jak wszyscy wiemy, w tym okresie Persja ma niesamowite bonusy do właśnie rozwijania własnych prowincji. Przed chwilą też wziąłem mnóstwo innych bonusów do rozwijania prowincji, przez co rozwijanie ich jest naprawdę bardzo tanie. A sama Persja poprowadziłaby nas dalej w kierunku podboju Indii, jak i dalej w kierunku podboju Imperium Osmańskiego. A jeżeli chcecie zobaczyć inny kraj, który sobie świetnie radzi z podbojami, ale i graniem pod rozwój, to polecam moją kampanię z Egiptu, który zamienia arabskie piaski dosłownie w złoto.